W roku 2015 3128 osób uległo wypadkowi drogowemu pod wpływem alkoholu. 9,5% z nich poniosło śmierć. Czy dałoby radę uniknąć wypadków? Dzisiaj się o tym przekonamy. Ja mam na imię Patryk, jestem z kanału Bez Kanału, gdzie na co dzień szukam sposobu na zarobienie $1 miliona złotych. A dzisiaj, dzięki współpracy z autokierowca.pl oraz piracidrogowi.pl, przekonamy się poprzez pewnego rodzaju eksperyment, jak zachowują się ludzie pod wpływem alkoholu po 2, 4, 6, 8 piwach, a może nawet i wódce, jak kierują pojazd typu rower, Airwheel czy kosiarka. Wszystko sprawdzimy dzięki bardzo profesjonalnemu alkomatowi AlcoSensor IV firmy Transcom International, który na co dzień wykorzystywany przez policję, a to gwarantuje, że pomiary będą bardzo dokładne. Uczestnicy naszego eksperymentu właśnie kosztują alkoholu, więc przygotowują się powoli do pomiarów, a ja zaprezentuję w tym czasie urządzenia, pojazdy, którymi będziemy jeździć. Mianowicie, na samym początek pojedziemy sobie Airwheelem, czyli takim urządzeniem, którym nawet na trzeźwo ciężko jest jechać, a co dopiero po alkoholu, dlatego idzie na pierwszy ogień. Następny urządzenie, pojazd, to będzie kosiarka przypominająca malutki samochodzik. Tutaj powinno być najbezpieczniej, ale uwaga, teraz na samym końcu, kiedy już wszyscy będą po kilku godzinach picia alkoholu, będą jeździć najbardziej wywrotnym rowerem. Nasi uczestnicy zmierzą się z profesjonalnym torem przeszkód. Będą musieli mijać pachołki slalomem bez ich naruszania. Potem przejadą przez bramkę, następnie znowu przejadą przez bramkę i znowu będą musieli minąć pachołki slalomem bez ich naruszania. Oczywiście serwis autokierowca.pl oraz piracidrogowi.pl zapewnili bezpieczeństwo naszych uczestników poprzez dostarczenie m.in. takich kasków. Wszystko odbywa się na terenie zamkniętym, w bezpiecznej odległości, a na tym terenie zamkniętym, na stadionie piłkarskim, jest też pomoc medyczna. Mamy nadzieję jednak, że nie będzie potrzebna, bo byłoby bardzo niedobrze. Natomiast jeśli chodzi o nas, nie mogliśmy wykorzystać do naszego eksperymentu samochodu, bo byłoby to niezgodne z prawem. Przystępujemy do pierwszych pomiarów alkomatem. Jesteśmy po 1,5 godzinie spożywania alkoholu. Oczywiście uczestnicy mieli 15 minut przerwy, żeby wyniki były jak najbardziej prawidłowe. Mierzymy to na podstawie miligrama na litr razy 2,1. Zaczynamy. Let's go. Ok, pierwsze badanie za nami i przystępujemy do eksperymentu. Najmniej było 0,42 mg na litr, a najwięcej 0,85 na litr. No, jak to na grillu, każdy pije swoim tempem. Jechałeś bardzo szybko i miałeś też najwięcej promili, miligram. No i to chyba właśnie wpłynęło na to, że jechałem bardzo szybko i nie zwracałem uwagi na pachołki, bo chyba ich zaliczyłem, tak? No, drasnąłeś. To równie dobrze mogłem drasnąć parę samochodów. Kończymy zatem część pierwszą eksperymentu z Airwheelem i przystępujemy do dalszego spożywania alkoholu. Za godzinę się znowu widzimy. I Impreza, jak widać, rozkręciła się na dobre. Oczywiście my czuwamy nad tym, żeby każdy z uczestników miał zliczoną dokładną ilość kieliszków oraz szklanek piwa, kieliszków wódki, po to, żebyśmy mieli dokładne wyniki naszego eksperymentu. Ty masz swój kieliszek, to jest mój, no to masz swój. Naszym uczestnikom pozostała już ostatnia minuta spożywania alkoholu, a widać, że są już bardzo wyraźnie pijani, a przed nami kolejny trudny eksperyment, czyli przejazd kosiarką. No, może być ciekawie. Flaki. Nie fajne. No, nie zgodę. Co mówiłem? Dużo, wow. Jeden, cztery, sześć. Michał, masz ponad 3 promile alkoholu we krwi. Czy jesteś w stanie jechać? Nie. Okej, czyli nie będziesz jechał w takim razie. Michał nie będzie brał udziału w eksperymencie dalej, bo ma za dużo promili po prostu. Wow! Jak mi serce bije, masakra. Nie, ale serce mi tak bije, że naprawdę nie uwierzycie, nie? No. Ewelina, masz, powiem szczerze, najlepszy rezultat, najlepiej jeździsz. Jak się czujesz? Poddenerwowana bardzo, ręce mi się trzęsą. Naprawdę, ręce mi się trzęsą. Serce mi bije jak oszalałe i chyba nie chciałabym jechać. Na normalnej drodze ewidentnie nie chciałabym jechać. Na pewno nie. Przed nami ostatni, trzeci etap naszego eksperymentu. Pomiędzy drugim a trzecim przejazdem uczestnicy mieli dokładnie 40 minut na spożycie alkoholu. Mało czasu, ale i tak udało im się wypić 4 szoty, 3 drinki, 1 piwo. Teraz przechodzimy do kolejnego pomiaru dzięki alkomatowi AlcoSensor IV firmy Transcom International, który na co dzień używany przez policję i dzięki któremu możemy mieć dokładne pomiary. Masakra. A ja tam nie dojadę na bank. Arku, 2 razy wywróciłeś się na rowerze. Co poszło nie tak? Wydawałoby się, że jakby wypicie 4-5 drinków jakby nie powoduje jakby jakichś problemów, ale jednak występują i dlatego polecam innym, żeby nie pili tego, bo się to po prostu nie opłaca. Ale mimo wszystko przy pierwszym przewróceniu się postanowiłeś jechać dalej. Czy tak samo miałbyś odwagę wsiadać do auta? Chyba nie, bo to jest pewnego rodzaju jakby program i trzeba jakby zrobić to, co się jakby należy. Natomiast w życiu jakby takim prawdziwym nie powinniśmy tego próbować, bo to się po prostu nie opłaca. Jesteśmy po 3 przejazdach, po 3 próbach, 3 eksperymentach. Który według Was był najtrudniejszy i co uważacie po całym tym naszym eksperymencie? No, ja osobiście uważam, że im więcej alkoholu, tym coraz ciężej. Ja się musiałam podeprzeć nogą przy jeździe rowerem, którym obsługuję się na co dzień, nie pijąc alkoholu. Z każdą próbą wiem, że wypijam więcej, ale mimo wszystko czuję się coraz słaby i na tą chwilę nie jestem w stanie wsiąść do żadnego pojazdu, chyba że jako pasażer. Naprawdę nie polecam i nie chciałbym prowadzić tego samochodu w jakiejkolwiek postaci. Nie polecam nikomu w takim stanie prowadzić jakiegokolwiek pojazdu. A który przejazd był dla Ciebie najtrudniejszy? No w sumie, teoretycznie każdy. Po wypiciu alkoholu jest totalny brak reakcji. Znaczy, to jest w zależności od spożytego alkoholu, ale nawet po godzinie spożytego alkoholu no jest naprawdę cięższy czas reakcji, także nie polecam nikomu prowadzić pojazdów, naprawdę. Sześcioro uczestników, w tym 4 mężczyzn i 2 kobiety, zmierzyły się z 3 bardzo ciekawymi konkurencjami pod wpływem alkoholu. Po wypiciu kilku butelek piwa, kilkunastu kieliszków wódki musieli przejechać rowerem, airwheelem oraz kosiarką po torze przeszkód. Nie każdemu to się udało, były wywrotki, niektóre osoby nie mogły, przykładowo nawet i wsiąść na pojazd. Cóż, ale wszyscy podkreślają to samo, że nie warto wsiadać za kierownicę nawet po jednym piwie, bo może to skończyć bardzo źle. Tutaj skończyło się na pachołku, ale w rzeczywistości mogłoby się skończyć na ludzkim życiu, na pasach, a tego byśmy nie chcieli, dlatego właśnie pod autokierowca.pl oraz piracidrogowi.pl zrobili ten eksperyment, za co dziękuję, że mogłem wziąć w nim udział. Mam nadzieję, że to będzie cenna dla Was wszystkich lekcja.